Komputer jest urządzeniem, które zmieniło całkowicie nasze życie i otaczający nas świat. O ile młodzi bez problemu opanowują wszelkie techniczne nowinki, o tyle starszym coraz trudniej odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości. Warto jednak przekonać rodziców czy dziadków do tego urządzenia, pokazując, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Od czego zacząć? Najbardziej bym się chciał powiedzieć od podstaw, czyli tego, jak z tego komputera się korzysta. I tutaj nieocenione są gry. Można byłoby się z tego śmiać, ale rzeczywiście podstawowe gry, które pojawią się w internecie, które pozwalają na takie zapoznanie się z interakcją z komputerem, a więc dotyk, naciskanie, przesuwanie, przekręcanie, to są rzeczy, które bardzo pomagają w codziennej pracy później, ale także podstawowe zadania z klawiaturą, czyli przepisywanie i próba komunikacji chociażby za pomocą komunikatorów internetowych, a więc takie przekonywanie do takiej możliwości komunikacji. Jest też na rynku dostępne naprawdę sporo publikacji, nie tylko w internecie, ale także w klasycznych księgarniach, gdzie krok po kroku jest, można znaleźć informacje, jak taki senior mógłby nauczyć się pracy z komputerem, a także są, jakby to nie zabrzmiało, kółka zainteresowań, czyli domy kultury prowadzą różnego rodzaju kursy dla seniorów, gdzie ten poziom nauki dostosowany jest do potrzeb właśnie takich osób, bo też musimy pamiętać o tym, że osoba, która przez kilkadziesiąt lat swojego życia nie korzystała z komputera, gdy nagle trafia się raz komputer, dwa dostęp do internetu, możliwości są ogromne, ale z drugiej strony może to wręcz przerażać. Jest wielu seniorów, którzy są dosyć odporni na zmiany, ale myślę, że jest ich coraz mniej. Należy przede wszystkim jakby wypunktować wszelkie zalety, wszystkie te dobre rzeczy, które mogą oni zyskać za pośrednictwem internetu, czy w ogóle korzystania z komputera. To, że na przykład mogą nauczyć się robić zakupy przez internet, więc nie muszą wychodzić w złą pogodę, nie muszą dźwigać. To, że na przykład mogą nawiązać kontakt i mieć bliższy kontakt z bliskimi, którzy wyjechali. To jest bardzo ważne. Czy na przykład taka zaleta, o której mało się mówi, to jest po prostu podtrzymanie kontaktu z wnukami. One mogą pokazać, one mogą nauczyć i wtedy seniorzy będą mieli o czym rozmawiać z tymi młodymi ludźmi. No a to jest nie do przecenienia. Oczywiście trzeba też ostrzec przed niebezpieczeństwami. Musimy zaobserwować, jak zmieniło się nasze życie, bo jeżeli nagle okazuje się, że już nie mamy czasu na rzeczy, które nas bawiły i cieszyły kiedyś, a jednocześnie mamy poczucie, że chętnie byśmy do tego wrócili, albo na przykład zaczynamy niedosypiać, czy już na przykład zaczynamy zapominać o tym, żeby coś zjeść, tak? No to już jest bardzo poważny znak, że komputer wciągnął nas za bardzo. Tutaj jakby cały czas trzeba pamiętać o tej równowadze. Jeżeli zachowujemy równowagę pomiędzy czasem niekomputerowym i komputerowym, nie czujemy się zmęczeni i przytłoczeni, to znaczy, że wszystko jest w porządku.